Cześć, siemanko, witam Was na kanale Retro Strefa. Mamy przed sobą na ekranie Project Zero Fatal Frame na PlayStation 2. Powiem Wam, kochani, że jest godzina 2 w nocy. Udało mi się skończyć grać właśnie w tą grę. I powiem krótko, jest to tytuł obowiązkowy dla osób, które lubią właśnie takie klimaty typu psychologiczny horror. Dużo jumpscare'ów, prawda, duchy, te sprawy, naprawdę świetny tytuł dla wszystkich osób, które lubią takie właśnie klimaty. Ja powiem, nie miałem, prawda, jakby przyjemności wcześniej w ten tytuł zagrać, dlatego kiedy zasiadłem i zagrałem w tę grę, to naprawdę można podskoczyć z fotela. Z tego co słyszałem, kolejne części są jeszcze lepsze od tej pierwszej. I już powiem Wam, że szukam po Amazonie czy po innych portalach, żeby sobie tą grę zamówić. Skupmy się na tą chwilę na tym tytule. Tak jak powiedziałem, Project Zero, PlayStation 2, Fatal Frame. Ten tytuł sobie dzisiaj omówimy, sprawdzimy sobie za chwilę stan pudełka, jak i zobaczymy, co znajdziemy w środku. I przejdziemy do krótkiej recenzji tej właśnie gry, żebyście mogli tak samo zobaczyć gameplay z tego właśnie tytułu, ponieważ świeżo, automatycznie nagrywałem to, co się dzieje na ekranie, tak? Zobaczmy sobie stan pudełka. Proszę bardzo. Powiększmy sobie, powiększę kamerą. To są screeny z gry. Gramy właśnie tą Azjatką. Całkiem niezła, nie powiem nawet. Proszę bardzo, screen jest gry. Oddalamy kamerę. Zobaczmy sobie pudełko z przodu. Tak się to prezentuje. I otwórzmy sobie. Otwórzmy sobie tą grę. Sobie przestawię kamerę. Otwieramy grę. Co mamy przed sobą? Mamy manual i płytkę z grą. Zobaczmy sobie stan płytki. Otwórzmy sobie. Proszę bardzo. Fatal Frame. Z tyłu wygląda to następująco. Nie jest porysowana, nie jest wypalcowana. No nie, trochę rysek jest, ale powiem Wam, że bez problemu mi elegancko PlayStation 2 czyta tą grę. Więc bez problemu, prawda, mogłem jakby doznawać tych właśnie klimatów, tego właśnie horroru. Okej. Okay. Zobaczmy sobie manual. Manual jak każdy inny, prawda? Informacja na temat konsoli, jak i informacja na temat kontrolera. Standardowo. Proszę bardzo. Nagrywam w nocy. Tak jak powiedziałem, jest druga w nocy. Więc stąd światło, które odbija właśnie z manuala. Ponieważ mam nad sobą oświetlenie. Tak, tak się prezentuje manual. Chowany. I słuchajcie, nie ma co owijać. Trzeba przejść do konkretów, tak? Przechodzimy w takim razie bezpośrednio już do recenzji gry Project Zero Fatal Frame na PlayStation 2. Zapraszam Was serdecznie do tego zajebistego horroru. Zapraszam. Pierwsza część słynnego już cyklu, znanego w Europie pod nazwą Project Zero, na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, iż ma się do czynienia z klasycznym survival horrorem. Gra wyróżnia się jednak za sprawą kilku istotnych czynników.
Jednym z nich jest fakt, iż napotkane w trakcie zabawy duchy likwidujemy za pomocą aparatu fotograficznego. Gra początkowo ukazała się wyłącznie na konsole PlayStation 2, po kilku miesiącach wydano jednak pełnoprawną konwersję na Xboxa. Gracz wciela się w postać Miku Hinasaki, pewnej młodej uczennicy. Dziewczynka wyrusza na poszukiwanie swojego zaginionego brata. Ślady zaprowadzają Miku do tajemniczej posiadłości Himuro, która pragnie dokładniej zbadać. Z czasem okazuje się, iż na tym samym terenie w przeszłości zaginęła większa liczba osób. W okolicy roi się aż od przerażających istot. Znaczna część rozgrywki ukazana została w podobny do innych survival horrorów sposób. Miku bada kolejne pomieszczenia posiadłości, wchodząc w interakcje z napotkanymi osobami, zbiera różnorakie przedmioty, a także rozwiązuje mniej lub bardziej skomplikowane zagadki. O wiele ciekawiej prezentuje się jednak wspomniane już starcia. Miku dość szybko odnajduje aparat fotograficzny, z którego nieraz będzie musiała skorzystać. Same walki przebiegają w dość nietypowy sposób. Po zauważeniu przeciwnika należy przejść do widoków z pierwszej osoby i próbować go namierzyć. Im dłużej duch będzie się znajdował w obiektywie, tym poważniejsze obrażenia główna bohaterka będzie w stanie mu zadać. Warto również dodać, iż pokonani przeciwnicy pozostawiają po sobie kamienie dusz, dzięki którym można stopniowo poszerzać możliwości posiadanego aparatu. Co ciekawe, z przedmiotu tego korzysta się nie tylko w trakcie samych walk. Aparat potrzebny jest przy wykonywaniu niektórych zadań, może się on też okazać przydatny przy próbach zdobycia dodatkowych bonusów. Podczas eksploracji domu o stanie zdrowia bohaterki informuje nas pasek umieszczony w lewym dolnym rogu ekranu. Jeśli dojdzie do zera, kończymy grę. Zdrowie można oczywiście podreperować stosownymi przedmiotami. Co więcej, jeden z nich, Storm Mirror, stawia nas na nogi w przypadku utraty całej energii. Oryginalne rozwiązania zastosowane w rozgrywce sprawiły, iż Project Zero cieszył się w swoim czasie sporym uznaniem, sprowadzając szereg innowacji do gatunku survival horrorów. Gra mogła także poszczycić solidną fabułą. Wersja na Xboxa była bardziej rozbudowana, oferując 11 nowych duchów, nowe stroje, dodatkowy poziom trudności oraz zakończenie. Z mojej strony będzie to wszystko. Jeżeli podobał Wam się film, zapraszam do reszty moich materiałów dostępnych na kanale. W takim razie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!